Mili Państwo, dzisiejsza kartka z kalendarza podpowiada, że imieniny świętują między innymi Leopoldyna i Przybygniew. Ach, jaka piękna byłaby z nich para, przynajmniej jeżeli chodzi o zestaw imion, zwłaszcza, że tu konkurencja spora i nieustannie rośnie, o czym mogliby zaświadczyć urzędnicy stanu cywilnego. A oni nie przyjmują imion zdrobniałych, na przykład Kubuś, ale także uwłaczających czy ośmieszających imion dla dzieci. Z tym, że nie bardzo wiadomo, które są które i czy w ogóle są. W związku z tym rodzice pytają o opinię Radę Języka Polskiego. I tak, Rada opiniowała na przykład imię Ordynacja. I tu zalecała ostrożność, zwłaszcza gdy dziewczynka o imieniu Ordynacja miałaby na nazwisko Wyborcza. Problematyczne było także imię Aftosmera ale przecież dziewczynki niekoniecznie trzeba przywoływać całym imieniem, wystarczy forma skrócona, na przykład afta, a na aftę są liczne medykamenty, o czym nieustannie upewniają nas reklamy także radiowe. Rodzice również nalegają, by ich dziecko przejęło imię od ich ulubionego bohatera filmowego i na przykład pytają, czy chłopiec czasem nie mógłby się nazywać Wader. No, jeżeli ma na nazwisko Lord, byłoby w sam raz. A ci, którzy kochają ekranizację prozy Tolkiena, pytali Radę Języka Polskiego, czy ich pierworodny nie mógłby się nazywać Aragorn. To imię króla, wiernego członka drużyny Pierścienia. Chłopczyk mógłby się więc nazywać Aragorn Nowicki, syn Mieczysława, dziedzic stronu z ulicy Jesionowej numer 13 w Kłobucku. No i Rada Języka Polskiego zajmuje także stanowisko w kwestii imion samochodowych, bo rodzice często pytają, czy można nadać dziewczynce imię Mercedes, choć wiadomo, no może to samochód wziął imię od kobiet hiszpańskich a nie odwrotnie. BMWica tu jeszcze nie wystąpiła ale to tylko kwestia niedługiego czasu. Historia na tę datę początkowo świat nie zwrócił uwagi ale to właśnie 15 listopada 1971 roku firma Intel wprowadziła na rynek pierwszy na świecie mikroprocesor czyli tzw. układ cyfrowy o wielkim stopniu integracji. Mikroprocesor umożliwił rozwój mikrokomputerów już w połowie lat 70. No i co tu dużo mówić, przestawił całą naszą cywilizację na nowe tory. Aż dziw, że nie doczekał się pomnika ze zniczem, wieńcem i wiązanką kwiatów. Pierwszy pobiegłby tam, by pod cokołem oddać należny hołd Wiesław Kot.